Pasażerów MPK czeka podwyżka cen biletów. Radni przegłosowali projekt uchwały w tej sprawie. To już drugie podejście do zatwierdzenia podwyżek. Poprzednia sesja została zamknięta w trakcie dyskusji z powodu późnej godziny. W miniony wtorek radni ponownie wrócili do tematu. Chcę się upewnić, czy gminy tutaj, które współpracują z miastem w zakresie zbiorowego transportu zbiorowego, czy gminy tutaj wyraziły akceptację dla takich zmian cen, bo wiąże się to oczywiście z koniecznością określonych działań po stronie tych gmin. Nie chcieliśmy w żaden sposób nadwyrężać budżetów gmin w trudnym roku 2021. W związku z tym stawki dla gmin nie zostały podniesione. Z kolei radny Leszek Zegzda przypomniał, że podwyżka dotyczy tylko biletów jednorazowych. Ceny biletów miesięcznych pozostają bez zmian. Komunikacja publiczna jest jedyną przyszłością i trzeba o nią dbać, i trzeba ją rozwijać, a te podwyżki właściwie są symboliczne, można powiedzieć. Właściwie dotyczą nie tych, którzy systematycznie z komunikacji korzystają, bo jeśli ktoś korzysta systematycznie i jest posiadaczem biletu miesięcznego, nie ma żadnej podwyżki. Zdecydowanie przeciw podwyżkom byli radni Iwona Mularczyk i Artur Czernecki. Ja stoję na stanowisku, że w tym momencie nie powinniśmy podnosić ceny biletów, jeśli chodzi o komunikację. Co będzie, jeśli będziemy wozić puste autobusy, jeszcze bardziej puste autobusy? Ja mam jedną obawę, a mianowicie taką, że jeżeli będą te ceny biletów wzrastać strefowych, to jak będzie rentowność wyglądała? Jak będzie się opłacało korzystać z komunikacji, która ma odciążyć zanieczyszczenie powietrza w Nowym Sączu przez to, że mają mieszkańcy się przysiadać do komunikacji, kiedy będzie się opłacało jechać samochodem? Kiedy będzie lepiej się opłacało jechać samochodem? Czy nie powinniście Państwo raczej pomyśleć się, by obniżyć ceny? Ostatecznie większością głosów projekt przegłosowano. Podwyżki w wysokości około 10% dotyczą jedynie biletów jednorazowych. Ceny biletów miesięcznych pozostają na tym samym poziomie.